Siema Byki, jestem z Teczkachowy, ale nagrywam dla was jak łowior, jakim jestem. Dzielnie nagrywam, mimo choroby. Kurwa. Otworzymy dzisiaj te dwa piertyki. Jeden to Polster Collection, jeden to Binder Collection. Tak właściwie to Binder Collection otworzymy dwa, bo na tyle fajny jest ten album, że kupiłem sobie dwa. Alrighty, no to najpierw rozpakujemy wszystko, pokażę wam zawartość tych boksików, a potem polecimy ze wszystkimi paczkami naraz. Co by na to? Myślę, że fajnie. Ale zanim przejdziemy do paczek, serdeczne podziękowania dla Karczmy Gier, która jest oficjalnym sponsorem tego kanału i te boksiki można u nich nabyć, albo można było u nich nabyć bardziej, bo 151 już chyba jest wyprzedane całkowicie. Ale jeżeli chcecie jakieś inne produkty Pokémon, bądź też One Piece, to sprawdźcie sobie ofertę ich sklepu. Zachęcam, link w opisie. No a teraz nie przeciągając, zajrzyjmy najpierw do... Jak się nazywasz? Poster Collection, w którym jest album, dlatego się Poster Collection nazywa. W ogóle to jeszcze nie rozkminiłem, jak wam ten poster pokażę, bo chyba mi się nie zmieści w kadrze, bo kadr nie jest sprzyjający pokazywaniu czegoś tak wielkiego. No ale zajrzyjmy do środka i zobaczymy. Okej, wydobyłem plakat. Zobaczmy, jakie to jest wielkie. Czy jestem to w stanie wam pokazać w jakikolwiek sposób. Czy mnie słychać w ogóle z takiej odległości? Mam nadzieję. Ja pierdolę, ale wielkie. Dasz mu przycisk. Widać coś? Nie wiem, czemu się pytam, tak jakbyście mi mieli odpowiedzieć. No ogólnie z tej strony jest ta grafika, co na wszystkich pudłach za 151 z tymi wszystkimi miniaturkami. Naszymi miniaturkami. Siluetami, jak to się nazywa? Sylwetkami? Wszystkich 151 Pokémonów. Bardzo fajne. A z tej strony macie wszystkie arciki z kart z setu. Ogólnie chyba mi się bardziej podoba jednak ta strona z tą graficzką. Lubię taki minimalizm. Fajnie to wygląda. Ciekawe, że wy mnie słyszycie w ogóle. Trochę daleko jestem od mikrofonu ogólnie. Jak dwie japy. Założę, że tak. Kurwa, już podarłem. A idź. To było zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż bym chciał, żeby było. Okej, zobaczmy co jeszcze w tym pudełku. Trzy boosterki 151. I trzy promeczki ze starterami z setu 151. A nie, to nie jest ten Charmander z 151, bo nie ma tego ataku, co discarduje stadion. Czyli to jest inny Charmander z 70 HP. Czyli ten... Okej, to nie wiedziałem. Okej, to jakieś inne są w takim układzie. O, is that a motherfucking swivel? Tak jest. To znajdziecie w Poster Collection, a teraz zobaczmy, co znajdziecie w Binder Collection. Podpowiadam, będzie tam Binder. Ale fajny Binder. Pokémon zrobił dobry Binder. Można używać bindera Pokémon. Powtarzam, można używać bindera Pokémon. Git, I like it. Picasso. Dobra, także pudło do bindera z zewnątrz wygląda tak. Trochę się nie mieści, więc je rozpakuję tutaj. No i tutaj mamy cztery paczki, czyli jedna więcej niż Poster Collection. I mamy binder, który jest spoko. Z zewnątrz jest... No, powiedzmy, że spoko. Natomiast no jest ok, jest ładny przede wszystkim. A w środku to, co najbardziej mnie cieszy, są porządne strony w tym binderze. Są na stałe zamontowane, przede wszystkim nie na tych kółeczkach. I są z pleckami, czyli karty nie dotykają się plecami, tylko macie tutaj tą czarną przedziałkę między jedną stroną a drugą. I jest to binder, którego można używać. Jest w porządku, naprawdę. Dobra, rozpakowałem drugi Binder Collection. Paczuszki leżą. Już was nie zanudzałem drugi raz pokazywaniem zawartości. I możemy polecieć z openingiem. Zaczniemy od Poster Collection, bo były tam tylko trzy paczki, więc zobaczmy, co Poster Collection dla nas przyszykował. Dla tych, którzy nie widzieli, to na kanale pojawił się short z Godpackiem ze 151, także zachęcam, żeby sobie sprawdzić. A tutaj w pierwszej paczce nic. Jako, że zacząłem robić shortsy, to zacząłem też aktywnie korzystać z TikToka, także jeżeli chcecie, to możecie mnie tam zafollowować. I kolejny pusty booster, Gyarados Hollow tylko. Mamy jej holo energię, przynajmniej tyle, jak na razie w tym Poster Collection. Oczywiście, jeżeli oglądacie moje shorty tutaj, to raczej żadnego exclusive contentu na TikToku nie będzie, ale może nie macie zwyczaju zaglądać na shorty na YouTubie, a oglądacie TikToka na sraczu, także wtedy możecie sobie zafollowować mojego TikToczka. Ogólnie to pusto. Holo energia to wszystko, co poleciało z tego Poster Collection, także nie najlepiej i zobaczmy, czy bindery lepiej posypią hicikami. No mam nadzieję, bo na razie jest ciężka syraka, jeżeli chodzi o pulę Perfdion, Hitmonlee i Chansey Hollow. Okej, not looking good, braw. Kolejna paczucha. Whipping Bell w szoku. Shocked Pikachu Face. Zapomnij o tym gościu. Shocked Whipping Bell Face. Pidgey Reverse. Flaveon Reverse. I Marowak.
Ale by było fajnie, jakby jakiś hicik poleciał jak coś, bo w ogóle hiciki nie lecą. Ciekawe, czy ktoś słucha mnie teraz. Wątpię. Może jednak ktoś słuchał. Giovanni's Charisma Special Illustration Rare. Tak? Te się też tak nazywają? Trenerzy w altach? No jest super, nie ukrywam. Pociągnęliśmy już zwykłego full arta w którymś tam opelniku, chyba w ETB. Natomiast to jest ta lepsza wersja. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ bardzo lubię Giovanniego i no, zobaczcie na niego, no, on jest super. I na nim ten pewnie tak leży. No. Niby big boss, niby taki macho, ale ma miękkie serce dla swojego pewziana. Soft side. Piękna historia. I ostatnia karta, Alakazam EX Full Art. To jest paczka przez duże P. Dwa hiciki i to bardzo fajne hiciki w jednej paczce. No nie jest to God Pack, ale jest to na pewno Good Pack. Bardzo fajną teksturkę ma ten Alakazam, takie zawijasy w tle. Nie wiem, na ile to widać na kamerze. Także ten Binder Collection już oddał, a ma jeszcze jedną paczkę w zanadrzu. No i jeszcze Holo Energią poczęstował, bardzo miło z jego strony. Sandshrew, Nidoran i Articuno Holo. No już nie liczyłem na to, że poleci jeszcze jeden hicik tutaj, ale by to było na pewno mile widziane. Polećmy z ostatnim boksem, czyli również z Binder Collection. Pikachu, Grimer i Machamp Holo. Ok, kolejna paczka. Cycling Road, pierwszym Reversem, drugim Tangela i Zapdos EX. Jeszcze go nie trafiłem, jeżeli się nie mylę, także spoko, był to brakujący element układanki w postaci Master Set 151, który jeszcze nie wiem, czy się podejmuje tej układanki, ale może, może. Bardzo fajny i nawet grywalny. Ma bardzo fajny atak, który mówi, że zadajemy 120 aktywnemu Pokemonowi i 91 z benched Pokemonów, pod warunkiem, że ten Pokémon ma już jakieś countery na sobie. Można to sparować na przykład z Hawluchą, z Flying Entry, czyli wchodzimy Hawluchą na bencha, kładziemy po jednym damage counterze na dwa Pokémony na benchu i potem łupiemy Zapdosem za 120 w aktywa i 90 w tego tagniętego, że tak powiem, Pokémona na benchu. Kto by się spodziewał, że Bartosz kiedyś będzie mówił o grywalności kart, co? No ale zobaczmy, bo grywalną kartę dostaliśmy, to teraz jeszcze niech da jakąś ładną kartę. Albo nie, da Mr. Mime Holo, który jest tak daleko ładnej karty, jak tylko można być. Oczywiście bez obrazy dla artysty, co narysował, no ale rysował Mr. Mime. Z gówna bicza nie ukręcisz. I ostatnia paczka dzisiaj z Holo Psychic Energią, bardzo fajnie. I zobaczmy, czy coś jeszcze znajdziemy tutaj. Tentacool, Kadabra i Nidoking Holo, czyli już niestety pusto. No i to by było na tyle dzisiaj. No pull rate'y dalej podtrzymuję, że w 151 są trochę dupne. Mimo, że pociągnąłem Godpaka, no ale to nie będę jakby dawał jednemu Godpakowi sprawić, że zmienię swoje zdanie na temat pull rate'ów ogólnie. Które są według mnie trochę za niskie jak na holiday set. Natomiast no dzięki temu karty będą trzymały trochę walium, może bardziej, nie wiem. Tak mi się wydaje. No dobra, na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Elo.